Jesteśmy dzisiaj na premierze Baby Boom, czyli Kogel Mogel, i to jest pięć, tak dokładnie. Jest pani niekwestionowaną ikoną polskiego filmu. I ja bym chciała zapytać, jak się pani grało właśnie w takiej komedii? No, tym razem już było troszkę łatwiej, bo takie pierwsze zderzenie z Honoratą, z moją postacią, było 2 lata temu, Kogel Mogel 4. Kontynuacja jest zawsze troszkę łatwiejsza, bo mamy już zarysowaną postać, wypracowaną, a ponieważ Honorata wzbudziła ogrom sympatii u widza, więc tu było łatwiej. Poza tym no, fantastycznie się pracuje za nią wieczór. Mam do niej ogromne zaufanie, jako do reżysera. Dużo rzeczy, dużo pracowałyśmy razem nad tą rolą, już po otrzymaniu scenariusza, żeby wycisnąć z tej postaci najwięcej, ile można, też dobrego humoru. Mam nadzieję, że Honorata państwa naprawdę rozbawi. No i że to będzie sukces tego filmu. Myślę, ja nie widziałam, ja jestem w takiej sytuacji po raz pierwszy, że ja nie widziałam w ogóle filmu. Sama jestem ciekawa, co z tego wyszło, bo wiem tylko, co graliśmy, ale film zawsze w montażu się troszeczkę zmienia, więc sama czekam na tę projekcję. A to jest taka nowość dla pani, że pani nie ogląda wcześniej swoich produkcji, czy raczej stara się obejrzeć wcześniej? Właściwie zawsze widziałam wcześniej. Na ogół mamy taki pokaz wcześniej dla ekipy, żeby zobaczyć taką pierwszą wersję. No, Chłopów nie widziałam też w całości, widziałam tylko fragmenty, ale jednak widziałam fragmenty, a teraz nie widziałam nic zupełnie, wiem tylko co było na planie, więc będę tak jak państwo oglądać z ciekawością. A jak pani przygotowała się do roli swojej, bo jest dosyć charakterystyczna i charakterna, taka można by powiedzieć? No, bardzo lubię tę postać, ponieważ w ogóle lubię komedię. A staram się zawsze, jak państwo zobaczyli w ostatnim czasie, miałam parę fajnych, bardzo różnych ról. Staram się budować postać kompletnie inną od siebie samej. Szukam zawsze sposobu mówienia, sposobu chodzenia, innego głosu, innego wyglądu. No, tu Honorata dała ogromne pole do popisu aktorskiego, bo rzadko się trafia tak fantastyczny materiał do zbudowania postaci z tym kaleczonym polsko-angielskim językiem. No, świetnie się pracowało, no, ze świetnymi kolegami, ze wspaniałym reżyserem, z bardzo solidną produkcją, także tylko życzyć mogę wszystkim aktorom, żeby takie propozycje dostawali, z takimi wspaniałymi ludźmi mieli możliwość pracowania.